Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie upamiętnieniem jednego z najbardziej popularnych polskich dziennikarzy, prezenterów, a także, o czym nie każdy wie i pamięta, kabareciarzy, Janusza Weissa, który niestety zmarł niedawno. Pan Janusz bardzo wielu osobom znany jest jako prowadzący program Miliard Rozumie. Był także prowadzącym innych programów telewizyjnych, ale dużą popularność przyniosło mu także radio. Był współzałożycielem Radia Zet, ale niestety ze stacją rozstał się w nie najlepszych warunkach. Nie ukrywał, że miał żal. Do kogo i o co? Dzisiaj Wam oczywiście zdradzę. Powiem Wam też nieco o jego życiu prywatnym, ponieważ pan Janusz został ojcem dopiero po 60. i nie ukrywał, że bardzo go to cieszyło. Co więc robił, gdy odszedł z radia, jak wyglądały jego ostatnie lata, jak wyglądało dzieciństwo, młodość, jak to się stało, że w ogóle wszyscy mogliśmy go oglądać i słuchać. Dziś to wszystko Wam zdradzę, więc serdecznie zapraszam do oglądania wszystkich fanów jego talentu. Janusz Weiss urodził się 31 maja 1948 roku w Warszawie. Jego ojciec Oskar był Żydem. Był także pułkownikiem utworzonego przez rząd tymczasowy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jego matką była natomiast Polka, Janina, która miała rosyjskie korzenie. Miał także młodszego o 4 lata brata, którego, jak sam przyznawał później w wywiadach, nieco maltretował, na przykład rzucając w niego klockami, ale przestał, kiedy okazało się w pewnym momencie, że jego brat stał się wyższy, większy i silniejszy od pana Janusza. Swoje pochodzenie natomiast często podkreślał w rozmowach. Najbardziej jestem Żydem, jeśli liczyć procentowo krew, stwierdził, a w innym wywiadzie dodawał: u mnie w domu prawie wcale się nie wspominało, z rodziny mojego ojca nikt, dosłownie nikt nie przeżył wojny. Wspominanie było pewnie dla niego traumą. On nie opowiadał, a my, ani ja, ani brat nie pytaliśmy. Nie byliśmy wyjątkowi. Nieraz rozmawiałem z ludźmi, którzy pochodzili z rodzin żydowskich i wiem, że w takich rodzinach często nie mówiło się o przeszłości albo przedstawiało się nieprawdziwe jej wersje. Natomiast z dzieciństwa wspominał swoje mieszkanie. Mój tata dosłużył się stopnia pułkownika, a nasze mieszkanie miało 3 pokoje. Nie od razu rodzice mieszkali we wszystkich 3. Przed moim urodzeniem zajmowali tylko 1, potem 2. Zapamiętałem jeszcze naszych współlokatorów, 2 oficerów, którzy cisnęli się razem w pokoju i z którymi dzieliliśmy kuchnię i łazienkę. Podwórko i kamienica były moim środowiskiem naturalnym. To, co na zewnątrz, niewiele mnie jako dziecko interesowało. Z zewnętrznego świata pamiętałem głównie spacery z ojcem, śledziliśmy budowę Pałacu Kultury. Natomiast jeszcze w czasach szkolnych zorientował się, że dobrze mu idzie występowanie przed innymi i że potrafi mieć na nich jakiś wpływ, że to, co ma do powiedzenia, interesuje ludzi. Był taki zwyczaj w szkole, żeby na 100. lekcję polskiego przygotować coś, co oczaruje albo rozbawi nauczycielkę. Potem na studniówce robiło się jakieś zabawne kupleciki na nauczycieli, i ja w tym brałem udział, mówił w wywiadzie na wywiadowcy.pl. Natomiast po ukończeniu elitarnego liceum jego ścieżki nieco się pogmatwały. Mam tutaj na myśli te ścieżki edukacyjne. Postanowił bowiem zdawać na chemię i zaczął naukę na Politechnice Warszawskiej na kierunku chemia. Został jednak usunięty po wydarzeniach marcowych z 1968 roku. Nie pamiętam momentu, w którym pomyślałem, nie jestem już dzieckiem. Nie pamiętam końca dzieciństwa, ale młodości już tak. Tym końcem był dla mnie marzec 68 roku. Dostałem pałą, moi przyjaciele zaczęli masowo wyjeżdżać. Straszne było to całe odprowadzanie na dworzec, pożegnania. Nagle dotarło do mnie, że dorośli kłamią, że gazety kłamią. Ale więcej o tym powiem jeszcze za chwilę. Ale jak to się stało, że zdecydował się w ogóle na studia chemiczne? Z chemią to był taki pomysł romantyczny. Przed maturą zacząłem się zajmować eksperymentami chemicznymi. Miałem w mieszkaniu taką kanciapę, w której prowadziłem badania. Spreparowałem wtedy zapałki, sztuczne ognie itd. Myślałem, że na studiach będzie tak samo, ale szybko się rozczarowałem, bo okazało się, że tam wymagają rzetelnego uczenia się, wspominał w wywiadzie. A następnie uczęszczał do szkoły programowania maszyn matematycznych. Zaczął także studia na filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Ich też co prawda nie ukończył dyplomem, ale przyznawał, że były dużo przyjemniejsze niż chemia. Na chemii trudniej było bajerować, natomiast na polonistyce można było mieć swoje zdanie, mówił. Natomiast swoją karierę rozpoczął od występów w kabarecie, tak jak już Wam wspomniałam we wstępie. Najpierw był kabaret Abakus, stworzył go wraz z kolegami w 1967 roku. Następnie wraz z przyjaciółmi założył kolejną grupę kabaretową Salon Niezależnych. Zaczynaliśmy na Wydziale Architektury PW, potem przyjęła nas Stodoła, która rozpadła się po 1968 roku, także dlatego, że paru członków istniejącego kabaretu wyemigrowało. Sam, jak przyznawał, nie zdecydował się na emigrację z dwóch powodów. Nigdy nie miał talentu do języków obcych i był przekonany, że nie będzie nigdy w stanie tak władać innym językiem niż tym, w którym po prostu dorastał, którego się uczył od dziecka. A drugi powód był taki, że jego rodzice nie chcieli wyjeżdżać, zostawali w Polsce, a on nie chciał się z nimi rozstawać. Jak sam mówi, nie miał nieprzyjemności z tytułu swojego pochodzenia, ale jego ojciec już tak. Był dyplomowanym oficerem Wojska Polskiego i w 1967 został z wojska wydalony, bo o czym nie wszyscy wiedzą, rok 1968 dla ludzi z armii rozpoczął się wcześniej, po wojnie siedmiodniowej. Wtedy zaczęto szukać piątej kolumny. Zaczęła się nieufność w stosunku do ludzi pochodzenia żydowskiego. Wtedy robiono to jeszcze w rękawiczkach. Dawano ordery i odprawy, ale robiono to po wojskowemu. Systematycznie, dokładnie i precyzyjnie. Wiązały się z tym różne tragedie. Podsłuchałem raz, jak znajomy ojca opowiadał mu o oficerze, który zastrzelił się w gabinecie swojego dowódcy na wieść o tym, że ma być zwolniony ze służby. Mój ojciec po zwolnieniu znalazł zajęcie jedynie w spółdzielni żydowskiej. Mężczyzna w pełni sił siedział i robił portmonetki takimi metalowymi szczypcami. I tak godzinami, torebeczka po torebeczce. Ojciec wtedy skapcaniał, posiwiał. Natomiast pan Janusz zaczął występować na scenie i pracował jako konferencjer w połowie lat 70., zapowiadając największe gwiazdy polskiej estrady, bo nie wiem, czy pamiętacie, choć myślę, że pamiętacie, że każda gwiazda miała właśnie takiego swojego konferencjera, który ją zapowiadał, także były przypisane do danych gwiazd osoby. Pan Janusz zajmował się Anną Jantar czy Ireną Jarocką. Ale jak sam mówi, nie zawsze było łatwo, a wręcz przeciwnie, często było ciężko. To był ciężki kawałek chleba. Ja tam pełniłem rolę służebną. Byłem tam po to, żeby zrobić wejście gwieździe. Zrobić jej brawa i dać czas na wysikanie się i zapalenie fajki zespołowi. Ludzie nie przychodzili na mnie, tylko na występ gwiazdy. Starałem się nie dopuścić do tego, żeby krzyczeli chociaż zdarzały się momenty straszne. W trakcie trasy Ireny Jarockiej na jednym z koncertów coś tam powiedziałem, poszedłem do garderoby i zacząłem czytać książkę. Wiedziałem, że mam sporo czasu. Nagle po kilku minutach wylatuje płacząca Jarocka, cisza na scenie, nie wiadomo co się dzieje. Okazało się, że podczas śpiewania wpadła jej do gardła mucha. Pani Irena się zakrztusiła i potwornie zafałszowała, a ponieważ jest kobietą bardzo delikatną, załamała się. Padłam na scenę, a jej nieobecność się przeciągała. Musiała odkrztusić, na nowo się umalować i tak dalej. Tragedia dla dziewczyny, a ja gadałem i gadałem. Zaczęły się tupania, gwizdy, byłem na krawędzi, wypalaj, ale jakoś się udało. Jarocka wróciła uśmiechnięta i pełna werwy. Choć pan Janusz przyznawał, że ta praca miała także plusy. Najlepsze gwiazdy to także najlepsze hotele, więc trochę przynajmniej można było się ogrzać przy tej sławie właśnie tych zapowiadanych przez niego postaci. I w tym też okresie po raz pierwszy się ożenił. Był to rok 1974 dokładnie, a wybranką jego serca była Grażyna, kobieta, z którą spędził wiele przyszłych lat, a ich małżeństwo było naprawdę udane. Nie doczekali się dzieci, ale w ich domu bardzo mocno było czuć żar ogniska domowego. Jak wspominała Anna Bicont, wspólne mieszkanie Janusza i Grażyny było wypełnione ciepłem i dobrocią. Można było wpaść nawet w środku nocy. Do tego jeszcze Grażyna pysznie nam gotowała. Ciążówki, które nam uszyła, przepiękne, długie do ziemi, z kolorowych patchworków, były bodaj najbardziej ekstrawaganckimi ubraniami noszonymi wówczas w Warszawie, dodawała. Ale wtedy też pan Janusz powoli stawał się osobą rozpoznawalną. Zaczęła się jego współpraca z TVP, gdzie prowadził program rozrywkowy Telewizyjny ekran młodych. Był także związany z filmem. W latach 80. prowadził kino objazdowe. Na koncie ma także rolę filmową w filmie Kung Fu. Natomiast w wolnej Polsce w 1990 roku wraz z Januszem Wojciechowskim stworzyli Radio Zet, gdzie do 2011 roku prowadził audycję Dzwonię do Pana/Pani w bardzo nietypowej sprawie. I myślę, że jest to jedna z bardziej znanych w Polsce audycji. Ja sama ją pamiętam. I pamiętam też, że w sumie byłam bardzo młodą osobą, kiedy ta audycja wystartowała, ale ona mi się bardzo podobała i nigdy nie przełączałam radia, kiedy właśnie pojawiała się na antenie, ponieważ pan Janusz potrafił ją prowadzić w bardzo intrygujący, jednocześnie zabawny i nienużący sposób, co oczywiście jest dość trudne, by ta mieszanka miała tyle proporcji, żeby w pewnym momencie nam się właśnie nie chciało gdzieś zboczyć na inną antenę, że tak powiem, na innej fali poszukać. Głos pana Janusza na dodatek był bardzo charakterystyczny, stał się jego znakiem rozpoznawczym. No i też oczywiście te sprawy, w których się obracał, których dotykał, były bardzo bliskie nam, Polakom, obywatelom, bo ukazywał niekiedy bardzo poważne paradoksy. Kiedy trzeba było coś załatwić w urzędzie w latach 90. czy tam 2000, to jeszcze faktycznie było tak, że pani Krysia tam piłowała pazury, tak jak tam w internecie, bo to nie jest mój wymysł, tylko w internecie ktoś po prostu wrzucił taką wewnętrzną konwersację dwóch pań, że jedna mówi, że zaprasza na kawkę i na piłowanie pazurów w czasie pracy, także jeszcze coś takiego mogło być możliwe i stąd też wynikały różnego rodzaju właśnie takie przypadki, o których w tym programie mówiono. Dzisiaj myślę, że na szczęście wiele się zmienia, przynajmniej ja tutaj z warszawskimi urzędami współpracuję i trzeba przyznać, że w ostatnim czasie nie jest to jakaś trauma. I faktycznie te audycje biły rekordy popularności, a nawet mówiono, że pan Janusz jest drugim rzecznikiem praw obywatelskich. A o współpracy z Radiem Zet sam mówił tak. Po uruchomieniu Radia Zet, do czego starałem się przyczynić, robiąc nabór ludzi do pracy przy mikrofonie i załatwiając masę skomplikowanych spraw, zorientowałem się, że aby zostać w radiu, powinienem zaistnieć na antenie. Tak zaczęły się telefony w nietypowej sprawie, pisał w Wyborczej w 96 roku. Ale był także gospodarzem programu Wszystkie Pytania Świata. Z radiem był związany przez 23 lata. Nie ukrywał też, że praca w Radiu Zet była jego pasją, ale bardzo dużo go kosztowała. Bardzo bowiem liczył się z opiniami widzów i choć zdarzały mu się tak zwane paszkwile, no bo nie wiem czemu są tacy ludzie, którzy sobie naprawdę lubią napisać coś, co faktycznie myślę, że już naprawdę nikogo, kto gdziekolwiek się pokazuje, nie obchodzi, bo po pierwszych słowach widać, że jakby z merytoryką ani jakimś inteligentnym przekazem nie ma to nic wspólnego, ale nadal są tacy ludzie, którzy w ten sposób postępują. I pan Janusz oczywiście takie komentarze otrzymywał, ale dotykały go te zupełnie inne. Bywa, że ubliżają mi raczej w mało wymyślny sposób. Jeżeli są to antysemickie inwektywy w rodzaju ty Żydu, wyjeżdżaj do Izraela, a mam to gdzieś. Ale gdy ktoś w sposób merytoryczny, krytycznie ocenia moją audycję, to łapie doła. Natomiast tutaj już wam powiedziałam o Radiu Z, wybiegliśmy trochę w przód, natomiast jeszcze oczywiście była ponowna współpraca z TVP, którą nawiązał w 1993 roku i stał się rozpoznawalny również, że tak powiem, wizyjnie, nie tylko fonicznie. Prowadził teleturnieje Miliard Rozumie, Złoty Interes, 3 na 6... ale jak dla mnie najbardziej kojarzony był właśnie z Miliardem w Rozumie, który emitowany był od 1993 do 2005 roku. Trzeba było tam naprawdę wykazać się wielką wiedzą, odpowiadać na pytania w różnych dziedzinach. Ja jako dziecko strasznie bałam się tej czołówki z tym człowiekiem delfinem, któremu kasa sypie się z głowy i potem w końcu mu pęka. Dla mnie to było traumatyczne, ale oczywiście wszyscy w domu oglądali, więc no przebrnęłam zawsze przez tę czołówkę i starałam się coś tam dowiedzieć o świecie, natomiast faktycznie kwito we mnie do dziś. Co ciekawe, tytuł programu zdezaktualizował się po denominacji w 1995 roku, ale pozostał bez zmian, natomiast nagrodą było już 100 000 złotych. Natomiast w życiu prywatnym pana Janusza wszystko można powiedzieć, że zawaliło się w 2005 roku, kiedy zmarła jego żona Grażyna. Pan Janusz za dużo o swoim życiu prywatnym nie mówi, to też ja tutaj nie zamierzam zagłębiać się w szczegóły, natomiast zdradził, że przypuszczał, że od tamtej pory będzie niestety człowiekiem samotnym. Natomiast los szykował dla niego zupełnie inny plan. Poznał kobietę o imieniu Masza i jego życie się odmieniło. Z drugą żoną, Maszą, doczekał się 2 synów, urodzonego w 2008 roku Jana i młodszego o 2 lata Maksymiliana. Późno postaraliśmy się o dzieci. Z pierwszą żoną ich nie miałem. Bardzo przyjemnie jest mieć dzieci. Dzięki chłopcom częściej się uśmiecham. Są zabawni, mówił w 2013 roku w Kulisach Sławy TVN. Natomiast z TVP rozstał się w 2008 roku, po tym jak wystąpił w reklamie. W 2010 roku za swoją audycję w Radio Zet otrzymał Mediatora, czyli nagrodę studentów dziennikarstwa, którą przyznają studenci z całej Polski, ale organizowana jest przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc ja wielokrotnie byłam na tych galach, jest to mi bardzo bliska gala z racji tego, że sama tam studiowałam. Rok później został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Natomiast to, o czym Wam nie powiedziałam, to to, że w przypadku Radia Zet, tego założycielstwa, coś w pewnym momencie poszło nie tak i między osobami, które zakładały radio, czyli panem Januszem a Andrzejem Wojciechowskim, doszło do konfliktu, mimo że byli przyjaciółmi jeszcze od liceum. Co dokładnie między nimi zaszło, trudno powiedzieć, tym bardziej, że w tym momencie już obydwaj panowie nie żyją. Natomiast w pewnym momencie było głośno na temat tego, że pan Janusz zrzekł się swoich praw do Radia Zet, natomiast on przedstawiał sprawę nieco inaczej. Robert Kozyra, dyrektor Radia Zet, mówił, że Weiss został na gołej pensji. Sam Weiss komentował to tak. On, Andrzej Wojciechowski, twierdził, że przejął te udziały w sposób uczciwy. To jest jego wersja. Ja się pod nią nie podpisuję. Mam trochę żalu, ale to od dawna miniona sprawa. Sobie zawdzięczam, że jestem w tym radiu nie dlatego, że jestem jego współwłaścicielem, mam udziały, ale dlatego, że coś potrafię zrobić. Okazało się, że nie tylko zakładałem radio, ale potrafię w nim być, coś tworzyć, mówił przed laty. Niestety tę posadę stracił w 2013 roku. Jak oficjalnie podano do wiadomości, miały to być oszczędności nadawcy. Sam pan Janusz nie krył, że był tą informacją, tą wiadomością nieco zszokowany. Moja audycja miała najwyższą słuchalność. Nie mogę tego zrozumieć. Na czym zależy radiu? Na utracie słuchaczy? Mówił. Oczywiście to wywołało bardzo duże poruszenie wśród słuchaczy właśnie. Faktycznie przez Polskę przeszła taka fala komentarzy, ale decyzji nie zmieniono. Natomiast pan Janusz później przez chwilę pojawiał się w TVN24 w szkle kontaktowym. Później pracował także z Radiową Jedynką i Superstacją. Był narratorem niesamowitych historii w TV Puls, a od 2019 roku nie pojawiał się już w telewizji. Jest autorem 4 książek. Nie ukrywał, że motywacją do napisania jednej z nich była dla niego rodzina, a dokładnie synowie. Napisałem ją z kilku powodów. Mam bardzo małe dzieci. Jedno ma niecałe 3, drugie niecałe 5 lat i nie wiem, czy zdążę im wszystko opowiedzieć. Po pierwsze piszę więc dla nich, a po drugie dlatego, że mam bardzo dobrą pamięć przeszłości. Ale zatrzymajmy się na chwilę przy Radiowej Jedynce, ponieważ pan Janusz faktycznie później, po odejściu z Radia Zet, prowadził tam sporo programów. Ich tematyka była różna, można wymienić wszystko, co chciałbyś wiedzieć i boisz się zapytać, twarzą w twarz, próba bilansu, Weiss na wakacjach, rewizja osobista i Ene dueli kefake. O książkach naszego dzieciństwa. Ale w 2016 roku władze Radiowej Jedynki miały mu narzucić zmianę tematyki programu na sprawy gospodarcze i ekonomiczne. To nie podobało się panu Januszowi i nie ukrywał tego. Gdy skrytykował jednak tę zmianę, został zwolniony. Pan Janusz zmarł natomiast 10 marca. Do informacji podano, że przyczyną jego śmierci była długa i ciężka choroba, nie podano jednak jaka. Ta smutna informacja przekazało Radio Zet. O ciężkiej chorobie zmarł Janusz Weiss, współzałożyciel Radia Zet, autor legendarnej audycji Dzwonię do Pani/Pana w bardzo nietypowej sprawie. Dziennikarz, pisarz, prezenter radiowy, telewizyjny. Miał 74 lata, a wiadomość tę przekazał syn dziennikarza. Z głębokim żalem i wielkiej rozpaczy zawiadamiamy, że 10 marca po ciężkiej walce z okrutną chorobą odszedł nasz kochany mąż, wspaniały tatuś, człowiek wielkiej dobroci Janusz Weiss. Dziennikarza pożegnało naprawdę bardzo wiele osób ze środowiska. Faktycznie wspomnień z panem Januszem możemy mieć bardzo dużo. Po wywiadach, które przeczytałam, których udzielił, widać, że była to osoba bardzo charakterna, taka niejednowymiarowa, bardzo inteligentny człowiek. Zresztą widać to było zarówno w programach telewizyjnych, jak i radiowych, które prowadził. Szkoda niestety, że jego kariera potoczyła się w taki sposób. Mam wrażenie, że tutaj po prostu może zabrakło trochę smykałki do biznesu, że pan Janusz bardziej skupiał się na pracy dziennikarskiej niż na tym wszystkim dookoła i w kilku sprawach został niestety nieco wykolegowany. ale oczywiście jest to tylko moje wrażenie. Nie byłam w końcu świadkiem tych wydarzeń, nie wiem nic na pewno, ale jestem ciekawa, jakie macie wy, z czego wy najbardziej pamiętacie pana Janusza. Czy bardziej z telewizji, czy może z radia? Jakie będą wasze wspomnienia dotyczące tej osoby? Oczywiście jak zawsze bardzo dziękuję wszystkim, którzy napisali do mnie prośby o ten odcinek. Myśli jak zawsze kierujemy ku jego rodzinie i liczę na to jak zawsze w takim przypadku, że razem wspólnie uczcimy tego dziennikarza wspaniałymi komentarzami. Trzymam za to kciuki, oczywiście chętnie je przeczytam i pamiętajcie, że już niedługo wracam do was z kolejnym odcinkiem. Możecie również proponować, o kim chcielibyście, bym zrobiła odcinek w najbliższej przyszłości. Trzymajcie się ciepło, dziękuję wam jeszcze raz za dzisiaj i do zobaczenia. Pa!